Witajcie, z tej strony Deryl Śliwka, a to jest drugi odcinek z gry Luigi's Mansion 2 HD. No i dzisiaj rozpoczniemy sobie drugą misję o nazwie Gear Up. No więc przeczytajmy sobie opis. Teraz, kiedy jesteś już odpowiednio wyposażony, znajdźmy pozostałe części Mrocznego Księżyca. Paranormalne odczyty są mocniejsze w północnych pokojach Gloomy Manor, więc powinniśmy zacząć tam szukać. Okej. No cóż, czy jesteś gotowy na troszeczkę więcej akcji? Och, naprawdę. Jesteś naprawdę strachliwym młodzieńcem. Ale wiesz co, przypominasz mi mnie, kiedy byłem w twoim wieku, młody. To były czasy. Nieważne. Musimy zacząć szukać części, pozostałych części Mrocznego Księżyca. Na szczęście mam wynalazek, który ułatwi to zadanie. Nazywam je paraskopem, czyli bardzo ważnym urządzeniem, które odczytuje sygnały i mierzy paranormalne sygnały. Właściwie użyłem go, żeby przeskanować Gloomy Manor i znalazłem naprawdę mocną aktywność w północnych pokojach. I właśnie tam zaczniemy poszukiwania. No, oho, no, ani troszeczkę się nie zmieniłeś, mój chłopcze. Ale nie ma co się bać, kiedy jesteś wyposażony w mojego niesamowitego Poltergasta 5000. No, otóż to. A teraz przejdźmy do szczegółów. Znajduje się tam mechanizm, który kontroluje wejście do tej sekcji. Mechanizm wejścia jest w salonie, więc dam ci instrukcję, kiedy się tam dostaniesz. Dobra, to foyer to już wiemy, gdzie jest. Rozumiesz? No dobra. Teraz ruszajmy się. Okej. No dobra, no to... Ogólnie też zobaczyłem, że seria wam się póki co podoba. Więc fajnie, mi też się naprawdę bardzo przyjemnie nagrywa. To jest dopiero drugi odcinek, no ale... Muszę powiedzieć, że... Naprawdę świetna zabawa. Jednocześnie nostalgia. No więc... Może zaczniemy od poszukania tych... pokoi, bo... Ostatnio właśnie przeszukaliśmy ten ogródek i tak dalej, ale... Może zrobię to jeszcze raz, ponieważ... Zbieranie kasy jest bardzo ważne do zdobycia tych rankingów, w sensie tych trzech gwiazdek. No więc... O czas, aż się tak bardzo nie musimy martwić. Najważniejsza jest kasa w sumie i... Nie tracenie żyć. Okej, no więc tu jest trochę kaski. Się przyda na pewno też. Okej. O, zobaczcie. Trochę więcej niż ostatnio. Tutaj pusto. Okej. Pewnie też będzie pusto za tą płachtą. No tak, teraz to już jest pusto. No tu trochę kasy też zdobyte. Okej, no więc tu wszystko. Nie za wiele, ale zawsze coś w sumie. No i teraz garaż. No i wydaje mi się, że tego... Madroom Exterior nie będziemy wchodzić, ponieważ tam w sumie był tylko klejnot i nic więcej, ale są myszki. Myszki nam dadzą trochę kasy w sumie, tylko że szkoda, że... No nie! No właśnie tego nienawidzę, ponieważ... No, jak tego po prostu uniknąć? Nie da się. Aby był no damage run. Dobra, spadam stąd. Może się ten Madroom coś nam ciekawego zaoferuje. Dobra. No w sensie chyba nic się nie stanie, jak tam 5 żyć straciłem. 5 punktów życia. Myślę, że wszystko będzie w porządku. Tu wszystko już było. No więc tylko to chyba zostało. No i tyle.
Aha, trzy monetki. Dobra. Dobra, idziemy w takim razie dalej. Kurczę, szkoda tylko, że to 5 żyć straciłem, no ale trudno, no. Potem się postaram bardziej uważać. Okej, te myszki to naprawdę... No, kto by pomyślał, że pierwszy raz oberwę od myszek, a nie od duchów. Dziwna sprawa. Okej. Dobra, idziemy dalej. Jest foyer. O, i są też inne duchy. Są slamery bodajże? No, są one trudniejsze do złapania i są bardziej niebezpieczne. No właśnie. Zobaczcie. I oni ukradli te zębatki, które musimy odzyskać. Więc pogadajmy z Igadem. Co za duchy. Luigi, te brutale właśnie ukradły te zębatki z mechanizmu, o którym ci mówiłem. Użyję paraskopu, żeby je znaleźć. I potem możesz ich odnaleźć używając mapy na DS-ie. Okej. Oho! Ten straszny widok w twoich oczach właśnie dał mi świetny pomysł. Od teraz będę nazywał DS-a, uważaj, to jest genialne, Dual Scream. Oho, Dual Scream. Jeżeli będziesz chciał otworzyć mapę w Dual Screamie i użyć jej, żeby znaleźć te brutale, a nie, będziesz chciał właśnie tej mapy użyć, żeby znaleźć tych brutali w zachodnim skrzydle. Mapa ma kilka fajnych właściwości, więc upewnij się, że troszeczkę się z nią pobawisz. Ale teraz odzyskaj te zębatki. Okej. No dobra, to możemy to zrobić. Teraz to możemy... Aha. O, no nie. Musimy zdobyć kluczyk kolejny. Ajajaj, dobra. Czyli te drzwi są zamknięte, ale musimy oczywiście zdobyć klucz. No więc tam się wybierzemy. No i oczywiście możemy teraz odkryć to zachodnie skrzydło. Tych pokoi jeszcze nie mieliśmy okazji odkryć, ale tu jest monetka. No, dobra. Chyba za późno na zdobycie tej monetki. I tu jest... Tak, jest Greeny. Dobra. Okej. Okay. Jest kluczyk. Okej. Okay. No to wracamy. Teraz wreszcie można... przejść dalej. Dobra. No nie! Ja nie mogę, ale błąd popełniłem straszny. Dobra. No dobra, nieważne, w sensie... Dawno nie grałem, więc... troszeczkę będę miał tutaj problemy. Na początku może, ale... No nie, no w takim miejscu... Okej, wchodzimy do laboratorium. Tutaj jest chyba, dobrze pamiętam? Tak. I teraz w laboratorium są ciekawe rzeczy. Na przykład tutaj możemy zakręcić tablicą. Jest Greeny. A nie, dobra, jest dwóch. No to zróbmy combo. Żeby jak najbardziej się opłaciło. Dobra, jest drugi. Jest, dobra. I... No i z jednego mamy serduszko. No niestety, troszeczkę mniej kasy. O! Jest slamer. Dobra. I on jest taki mocny, że potrzebuje aż dwóch pociągnięć, żeby go pokonać. Okej. No jest pierwsza zębatka. Też dobrze. Okej, tu jeszcze jest coś niedostępnego dla nas, widocznie. I
Teraz tak, tu możemy chyba wejść. Tak. Jest sekrecik. Okej, okay. Sekretne pomieszczonko dosłownie. Tak pomiędzy dwoma innymi pomieszczeniami, widocznie jest to jakieś konserwacyjne pomieszczenie, jak widać. Sekretna kryjówka. No dobra, popatrzmy. O! Okej, okay, to są jeszcze inne duchy. Hajdery. No i jak widać, one też mają swoje jakieś tam zainteresowania, kiedy nie walczą z Luigim. No więc, dobra. Może tam sobie wejdziemy. Zobaczmy. Nie można. Dobra, musimy znaleźć inne wejście. Ale jest sporo kaski na początek. Tak więc super. Nie, to perki. No nie! Dobra. Nie oberwałem tym razem. Spoko. A tu co jest? Biblioteka. O! No tak, to są pewnie te paranormalne odczyty. Właśnie z biblioteki na przykład. Pochodzącej. Teraz... No dobra, tu nic nie zrobimy już, więc musimy iść chyba na górę po schodkach. I tam zobaczymy, co nas będzie czekać. Okej. Okay. No to wchodzimy. O rany, co jest? Dobra. To będzie walka z Hajderem? Dobra. A, i teraz on się lubi chować właśnie w różnych miejscach. Stąd jego nazwa. Więc trzeba go odnaleźć i pokonać. Okej. Okay. No pojedynczy Hajder raczej zagrożenia nie stanowi. Ale skoro już tu jesteśmy, to chciałbym jeszcze zobaczyć tą łazienkę. Ponieważ tu jeszcze nie byłem w tym odcinku. A mogą to być trochę fajne, trochę fajnych rzeczy po prostu. Może to być trochę fajnych rzeczy w sensie. W jakichś innych miejscach może. No chociaż zakładam, że tam gdzie już byliśmy to nic nie będzie. No ale dobra. A, okej. A jest, złoty, patrzcie, złoty greeny. Okej. Jednak się opłaciło tu wejść. Super, dobra. O, no i super. To mi się podoba. Teraz tu będzie gdzieś złota kostka chyba. Od pieska. Nie, tu nie możemy niestety nic zrobić. Dobra, to wracamy. No to się cieszę, że tego złotego ducha złapaliśmy. Golden Green właściwie on się nazywa. No i on działa na takiej samej zasadzie jak Golden Goop, czyli ucieka przed nami, ale kiedy go złapiemy, daje nam fajne rzeczy. Okej, tu jest safe z serduszkami, to wchodzimy. Kluczyka musimy użyć. Ale ta muzyczka z Gloomy Manor też jest świetna. Okej. Okay. Master Hall. Czyli jakiś taki główny korytarz może? O tutaj. Wow! Złote pajączki, patrzcie. O, rany. Okej, okay, no to jednak sporo tej kasy, tylko uwaga. No, zwykłe pajączki są wkurzające, ponieważ dają nam tylko jedną monetkę. Jest kosteczka. No i kiedy od nich oberwiemy, to tracimy 5 serduszek. Więc niezbyt przyjemna rzecz. Dobra, wchodzimy teraz tutaj. Tu jest parlor. Czyli no taki jakby taki pokój do relaksu, coś takiego. O, 23:30. No tak, to jest prawdziwa godzina. Faktycznie. Jest klejnocik. No i super.
No i słuchajcie, nagrywam o 21:30. 23:30, jak widzicie. Ale w sumie fajnie. O! Dobra. Troszeczkę kaski. Nie no, trzeba wszystko przeszukiwać, wszystkim kręcić. Używać odkurzacza wszędzie. A tutaj co jest z tym? Aha, gramofon. Dobra, jest dwóch też. No więc robimy combo. Ponownie. Pięknie. I slammer. Dobra. Szybko. Slammer. Dobra, jest. Super. Jest. Druga zębatka. Teraz chodźmy tutaj. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Sypialnia. Okej. Okay. Tu już coś widać ewidentnie. Tak. No. Już tyle razy tą grę przechodziłem, że... Ominięcie tych rzeczy jest dla mnie po prostu niemożliwe. Po prostu tak mi się wdało to już wszystko w pamięć. Że naprawdę. A tutaj z tym? Nie, z tym nic nie można zrobić. No i zobaczcie, te drzwi są oszukane, ponieważ nie ma ich na mapie, więc lepiej ich nie otwierać. Ale możemy zrobić coś z tym tutaj. A to w ogóle... Aha, można spojrzeć też. Tam jest kolejny ocik, ale niedostępny raczej. O. To jest ten taki grzybek. Ta pieczarka. Jest zablokowana przez tą sieć pajęczą tutaj, więc... No, nic na to nie poradzimy niestety. Ale dobra. Okej, study. Dobra. O! Są serduszka. No trochę za wcześnie, ale... Postaram się już nie obrywać tym razem. Tutaj... O nie, nie topesz, no... No nie! No nie! No naprawdę... Jak to będą dwie gwiazdki, to nie wiem, co zrobię. No niestety, słuchajcie, no... Dwie gwiazdki... Nie za dobry wynik. Ale te myszki tu wszędzie biegają. O! Świetnie. Dobrze, idealnie. Jeszcze slammer, no tak. Dobra, szybko łapiemy go. I jest. Dobra, udało się. Teraz jeszcze myszka do złapania. I teraz jak wciągniemy myszkę, to nie dostajemy monetki, no nie? Zobaczmy. Nie. Musimy ją strzelić światłem. Okej. O. To coś dla mnie. Przyda się. To zabieram. No i możemy jeszcze te wszystkie firanki tutaj ściągnąć. Okej. No nie, 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 nie. O, dobra. Udało się perfekcyjnie z nimi poradzić. O, no nie! Kolejna myszka, serio. Ile tego tu jest? O! Jest nagroda. No, przynajmniej się to opłaciło. To wszystko. Teraz ten dywan możemy tutaj sobie odsunąć. Jest płytka naciskowa. Która prowadzi do kominka, który prowadzi do pewnie... tego studia artystycznego. Tak. A, czy to były śmieci, które nam uniemożliwiały wyjście stąd, więc możemy je wciągnąć od razu. I teraz tu jest pierwszy hider. Gdzie jest drugi? W szufladzie? Znaczy w szafce? Tak. Dobra. Jeszcze raz go złapmy. No i hider, kiedy działa w drużynie, jest wkurzający, naprawdę. Okej. Okay. Nie zdążyłeś, kolego. To wszyscy? Nie. A no tak, jeszcze slammer przecież. Racja. Slammer musi być, wiadomo. Dobra.
Teraz już wszyscy. No więc mamy wszystkie cztery. I teraz co? Oczywiście Igat nam powie, co możemy zrobić. Halo? Luigi, jak ci idzie, młody człowieku? O, znalazłeś wszystkie zębatki. Tak szybko? Oho. No cóż, udało ci się przynajmniej. Dobra robota, synu. Teraz wróć do foyeru i włóż zębatki na swoje miejsce, żeby uzyskać dostęp do mechanizmu. No dobra, ale... coś tu jeszcze jest może ciekawego? Tu jest ten taki aparat starodawny. O! Klejnocik. W odbiciu lustrzanym. Chyba tutaj. Gdzieś tu? Albo tutaj? Nie, no tutaj musi być przecież. Jest. Dobra. No i teraz mnie najbardziej ciekawi, czy to będą trzy gwiazdki, czy dwie. No bo... w sumie kasy dużo zdobyłem raczej, ale... 45 żyć straconych, no to... trochę jednak sporo. No ale żeby przejść grę na 100%, trzeba mieć, wiadomo, wszystkie poziomy na trzy gwiazdki ukończone. Więc... no i co jest? Więc nie wiem, czy będę to robił na odcinkach, no ale myślę, że postaram się to po prostu poprawić. No, o co chodzi, Luigi? Co z tą długą twarzą? No, genetyka. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kurczę, zębatki nie pasują do mechanizmu? Te brutale musiały coś zepsuć. No, chyba będę musiał je naprawić, żeby zadziałały. No cóż, przynajmniej je wszystkie odzyskałeś. I wygląda też na to, że złapałeś troszeczkę bardzo interesujących duchów. Nie mogę się doczekać, kiedy je sprawdzę. No więc już przynoszę cię z powrotem do bunkra. I teraz to będą dwie gwiazdki raczej, no bo... no... no dwie gwiazdki będą, no. Na pewno. No... trzy gwiazdki! O! Super. No ale wciąż ubolewam trochę nad tym, że 45 życia straconych. No dobra, no. No ale będę wiedział, żeby się tym razem bardziej postarać. I tak trzy gwiazdki są zdobyte, więc... jakby żaden problem. Ale tym razem będę bardziej ostrożny. No i tak. Oczywiście najważniejsze jest zbieranie kasy. Życia chyba są na drugim miejscu ważne. No i czas też jest ważny, ponieważ jeśli się pośpieszymy, no to mamy lepszy wynik. No więc zobaczmy, co tam Igat ma dla nas. Dobra robota, Luigi. Wiedziałem, że mogę na tobie polegać. Spójrzmy na te zębatki. Wymyślę coś, żeby sprawić, żeby zadziałały. Teraz wyładujmy Poltergeista 5000 i zobaczmy, jakie duchowe, wiadomo, dobra złapałeś. No dobra. Wiadomo. Odkurzacz. No i mamy tak. Dwa klejnoty. Nowy duch Slammer. I nowy duch Hider. A, no i Golden Greeny. Trochę kaski. Czyli będzie upgrade'ik pierwszy. Okej. O! Upgrade do Poltergeista, poziom drugi. Kiedy zasysasz ducha, będziesz mógł naładować Power Gorge. Czyli jakby taki jakby moc taką, żeby dalej móc ją ładować, tak? Tak, no właśnie, longer. Osłabiając duchy jeszcze bardziej, kiedy wciśniesz A. I teraz możemy naładować je na niebiesko oraz na zielono najwidoczniej.
No i dobrze. Miałem rację. Te nowe duchy są bardzo interesujące. Co za spektakularne gatunki. No i oczywiście nie będą już więcej rozrabiać, kiedy będą w naszym sejfie. W sejfie możesz zobaczyć wszystkie typy duchów, które złapałeś. I kiedy tam jesteś, możesz też zobaczyć, jakie badanie udało mi się dokonać i notatki na zachowania tych duchów. Analizowanie paranormalnych sygnałów duchów pozwoliło mi również ulepszyć stary paraskop. A teraz uciekaj. Muszę spróbować naprawić te zębatki. No dobra. No to 3 gwiazdki. Następna misja to Quiet Please. Okej. Okay. Ale póki co możemy sobie chyba zobaczyć ten safe. Tu jeszcze... Aha, okej, okay, Skyscraper. No to musimy więcej misji w Gloomy Manor ukończyć, żeby odblokować. No i Igat's Vault. Czyli ten safe, o którym nam Igat tutaj mówi. No więc póki co sobie zobaczymy po prostu, co to jest. Pokażę wam w sensie, no bo ja już wiem. No i potem, jak już będę miał wszystko, mam nadzieję, że to wtedy zobaczymy sobie te wszystkie rzeczy. No więc mamy duchy z Evershade Valley, czyli te z fabuły, oraz Skyscraper'a. To wiadomo, że tutaj nic nie ma. Ale Evershade Valley możemy sobie zobaczyć. No i mamy... Aha, zobaczcie. Możemy sobie tak obracać i... O, okej. Okay. Czyli jest liczba złapanych i... największa masa, którą posiadały. No i też nie wiem za bardzo, o co chodzi z tą masą, ale no coś na pewno znaczy. Okej. Okay. Aha, czyli tutaj Greeny jest taki, że po prostu lubi dzierżyć rzeczy, które znajdzie w pobliżu. I najlepszą rzeczą, żeby je pokonać, to po prostu odebrać im tę broń i po prostu je złapać wtedy. No jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć, że Greeny też mogą się uzbroić, no ale pewnie zobaczymy. Slammer tym razem, zobaczcie. Okej. Okay. Okej, okay, mogą wyglądać na naprawdę bezlitosne brutale, ale w rzeczywistości mają serce ze złota pod normalnymi warunkami. Tylko nie dawaj im rundy na aplauz, czy tak wiecie. Nie bijcie im brawa, czy coś takiego, ponieważ mogłem się naprawdę poczuć zbyt mocno. No i Hider. Czyli duch, który uwielbia grać w chowanego. Jest troszeczkę niecierpliwy, więc jeżeli zajmie ci zbyt długo, żeby je znaleźć, zaczną w ciebie rzucać rzeczami. Więc musisz uważać. Okej. Okay. I Gold Greeny. Tak. Te skąpek Greeny wytradowały, czyli jakby, wiecie, wymieniły swoje szlamiaste ciała na te zmienione, zrobione ze stopionego złota. No, nie mogę powiedzieć, że je obwiniam za to, jak powiedział Igat. No, w sensie, jeśli im się to podoba, no to okej. Okay. Jeśli im to nie szkodzi, no to dobrze. Okej, okay, back. Dobra. Jest tego więcej, wiadomo, no ale to jeszcze się przekonamy w przyszłości. To więc co tu jeszcze mamy? Gem Collection. To wiadomo, te klejnoty, co póki co znaleźliśmy. Okej. Okay. Każdy ametyst jest unikatowy. Zdobycie wszystkie. Wiadomo. Upgrade'y. No to póki co mamy i pierwszy, i następny za 4000. Okej. Okay. A tu jeszcze nie wiadomo, co to jest. Dobra. No więc wróćmy. Zapisujemy gierkę, no i... chyba już możemy odcinek skończyć. No, dobrze, że się udało te 3 gwiazdki zdobyć, bo szczerze martwiłem się trochę. Okej, okay, dokąd Luigi? No więc, słuchajcie, jeśli ten odcinek wam się spodobał, no to proszę was o łapkę w górę i subskrypcję. W następnym odcinku oczywiście zajmiemy się kolejną misją Quiet Please, A3. No i też... po prostu, co? Zobaczymy, co nas będzie czekać
Może więcej rodzajów duchów, może nowe przygody, więc na pewno będzie fajnie. Tak więc to wszystko z mojej strony na dzisiaj. Trzymajcie się i cześć.